Odkąd człowiek postawił stopę na ziemi, dochodziło do zamachów na życie innych współplemieńców. W czasie II wojny światowej dokonano najwięcej prób i zamachów na życie przywódcy III Rzeszy, Adolfa Hitlera. Udało mu się oszukać przeznaczenie aż 42 razy. Ostatni zamach, dokonany przez pułkownika Klausa von Stauffenberga i porucznika Wernera von Heftena 20 lipca 1944 roku, przyniósł więcej szkód niż pożytku. Wskutek czystek Hitlera po zamachu życie straciło ponad 5 tysięcy osób, a główny sprawca, pułkownik Klaus von Stauffenberg, stał się dla jednych bohaterem, a dla innych zdrajcą. Chociaż my Polacy nie powinniśmy uznawać go za bohatera, gdyż jako oficer 6. Dywizji Pancernej we wrześniu 1939 roku wypowiadał się negatywnie o Polsce i o Polakach. Przytoczę wypowiedź Klausa von Stauffenberga z roku 1939. Miejscowa ludność to niewiarygodny motłoch, bardzo dużo Żydów i mieszańców. Naród, który aby poczuć się dobrze, najwyraźniej potrzebuje bata. Tysiące jeńców przyczynią się na pewno do rozwoju naszego rolnictwa. Niemcy mogą wyciągnąć z tego korzyści, bo oni są pilni, pracowici i niewymagający. W lipcu 2015 roku w Berlinie w Akademii Fundacji Konrada Adenauera zorganizowano obchody uczczenia Europejskiego Ruchu Oporu. Głównym punktem była pamięć o uczestnikach zamachu na Hitlera z 20 lipca 1944 roku. Ustępujący prezydent Polski Bronisław Komorowski złożył hołd zamachowcom i porównał ich czyn do Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego. Historia i czas oceni, czy miał rację. Hitler w zamachu doznał obszernych obrażeń nóg, prawej ręki i prawego ucha. Skoro obrażenia Hitlera były tak poważne, to kto przywitał i poprowadził Mussoliniego po zniszczonym po wybuchu z baraku? Czyżby był to jeden z jego sobowtórów? Ówcześni przywódcy, tacy jak Hitler, Stalin czy Churchill, posiadali swych sobowtórów, którzy w niektórych sytuacjach mogli zastąpić te osoby. W czasie II wojny światowej polowano nie tylko na życie Adolfa Hitlera, ale również na życie premiera i pierwszego lorda Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla. W roku 1975 ukazała się książka Jake'a Higginsa pod tytułem Orzeł wylądował. Czy opisana historia o próbie porwania lub zabicia Winstona Churchilla jest prawdziwa? Autor książki twierdzi, że oparł ją w 50% na prawdzie. W rzeczywistości miało dojść do zamachu na życie Winstona Churchilla 2 lipca 1943 roku o godzinie 9.30 przed siedzibą premiera na Downing Street 10. Ciekawy zbieg okoliczności, gdyż zamach miał mieć miejsce na 2 dni przed zamachem na życie naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego. Informacje związane z tymi zamachami zostały utajnione na kolejne 50 lat. A skoro mowa o Winstonie Churchillu, to z tą postacią wiązała się niejedna ciekawa historia. W dniach pomiędzy 22 a 31 października 1939 roku Winston Churchill przebywał na pokładzie brytyjskiego pancernika HMS Nelson. Rejs trwał 9 dni. W tym czasie dowódca okrętu podwodnego U-56, oberleutnant Wilhelm Zachn, po sforsowaniu ochrony pancerników odpalił w kierunku pancernika Nelson 3 torpedy, które uderzyły w cel, ale z powodu wadliwych zapalników nie eksplodowały. W taki oto sposób 30 października 1939 roku Winston Churchill, przyszły premier Wielkiej Brytanii, być może uniknął śmierci. Oto co na ten temat napisał w swoich wspomnieniach wielki admirał Karl Dönitz. "30 października 1939. Otrzymałem meldunek z U-56, przybywającego na tym obszarze. Godzina 10. Rodney Nelson Hood. 10 niszczycieli. Kwadrat 34,92. 240 stopni. Wystrzelono 3 torpedy. Nie wypały." Załoga płynącego pod wodą okrętu słyszała 3 uderzenia torped w Nelsona. Torpedy nie detonowały. Dowódca U-bota,
który z pełnym poświęceniem przeprowadził ten atak, przedzierając się przez osłonę składającą się z 12 niszczycieli, był tak głęboko zdeprymowany tą niezawinioną przez siebie porażką, że skłoniło mnie to do zwolnienia go z funkcji dowódcy bojowego i przeniesienia do kraju z zadaniem szkolenia nowych załóg okrętów podwodnych. Dowiedzieliśmy się, że w chwili ataku na Nelsonie przebywał Churchill. Pamiętam z czasów procesu norymberskiego notatkę prasową potwierdzającą ten fakt. Co stało się później z oberleutnantem Wilhelmem Zanem? Przez okres od 28 sierpnia 1941 do 31 marca 1942 roku dowodził on okrętem podwodnym U-69, po czym ponownie został przeniesiony do szkolenia załóg niemieckich okrętów podwodnych. 30 stycznia 1945 roku już jako komandor podporucznik ewakuuje się z Gdyni z personelem drugiej szkolnej flotylli U-botów na pokładzie Wilhelma Gustlowa do Niemiec. Po storpedowaniu Wilhelma Gustlowa przez radziecki okręt podwodny S-13 Wilhelm Gustlow szybko tonie. Komandor Zach był ostatnią uratowaną osobą, która opuściła tonący statek. Przed opuszczeniem jego pokładu zdążył wyrzucić szyfry i tajne dokumenty za burtę oraz maszynę szyfrującą Enigma. Komandor podporucznik Wilhelm Zach wojnę przeżył. Zmarł 14 listopada 1976 roku. Żeby ta historia była ciekawsza, pójdźmy śladem jego pierwszego okrętu podwodnego, którym dowodził – U-56. Do roku 1945 U-56 był dowodzony przez kilku dowódców. Ostatnim został oberleutnant Joachim Sauerbier, który dowodził nim od 23 lutego 1944 do kwietnia 1945 roku. W tym miejscu zastanawiające jest, czemu nie ma dokładnej daty, do kiedy Joachim Sauerbier był dowódcą U-56, tylko informacja kwiecień 45. A przecież Niemcy w tym czasie prowadzili bardzo dokładną wszelką dokumentację. Zdjęcie z roku 1936. Okręt podwodny U-56 został zatopiony w wyniku ataku lotnictwa alianckiego 28 kwietnia 1945 roku w Kilonii. W czasie zatopienia U-56 jego dowódcy porucznika Joachima Sauerbier nie było na jego pokładzie, chociaż w archiwach widnieje jako jego ostatni dowódca. Po kilku tygodniach poszukiwań w dokumentacji historycznej zagadka się wyjaśniła. Poszukując informacji na temat losów oberleutnanta Joachima Sauerbier, natrafiłem na wypowiedź jednego z oficerów U-Botwaffe. Niestety, nie udało się odczytać nazwiska z powodu nieczytelnego podpisu. Oto ta wypowiedź. W maju 1945 roku, tuż po zakończeniu działań wojennych, doszły mnie informacje, że okręt mojego dobrego kolegi Joachima Sauerbier U-56 został zatopiony 28 kwietnia 1945 roku w Kilonii. Zginęło 6 marynarzy, a 19 zostało rannych. Wśród ofiar nie było Joachima, więc byłem pewny, że wojnę przeżył. Jakież było moje zaskoczenie, gdy jakiś czas później dowiedziałem się, że zginął on w Kattegacie 9 dni wcześniej na pokładzie U-251. Ale co robił na tym okręcie? Dopiero wiele lat po wojnie udało mi się ustalić fakty. Otóż oberleutnant Joachim Sauerbier w kwietniu 1945 roku został wyznaczony na nowego dowódcę okrętu podwodnego U-324, który znajdował się w Bergen w Norwegii. Wsiadł on na okręt podwodny U-251 jako pasażer, który płynął właśnie do Bergen. W czasie rejsu U-251 19 kwietnia 1945 roku o godzinie 17.05 został zaatakowany przez samoloty alianckie i zatopiony niemal z całą załogą i moim kolegą. Uratowało się tylko 4 ludzi, wśród których był dowódca U-251, oberleutnant Franz Sack. Porucznik Franz Sack zmarł 7 stycznia 1984 roku. Wydawałoby się, że to byłoby na tyle w tym odcinku, ale nie. Historia goni historię i przy okazji szukania materiału do tego odcinka, jak zawsze przypadek, a może nie przypadek, sprawił, że natrafiłem na coś,
co zwróciło moją szczególną uwagę. Tym razem jest to zdjęcie, podobno zrobione 18 grudnia 1942 roku u południowych wybrzeży Afryki. Czy jest to oryginał, czy fotomontaż, trudno powiedzieć, ale jest z pewnością ciekawe. Zdjęcie przedstawia nie rekina, a raczej megalodona. Od wieków człowiek starał się poznać prawdę o morskich potworach z głębin. Opowieści średniowiecznych żeglarzy czy dzisiejszych rybaków pobudzały przez wieki wyobraźnię, mrożącą krew w żyłach. Czy naprawdę żyją w głębinach olbrzymie megalodony, ogromne ośmiornice czy kałamarnice? A może ogromne węże morskie? Jak na ironię, pytanie to wcale nie jest tak absurdalne, jak z pozoru mogłoby się wydawać. Do spotkań z ogromnymi, niezwykłymi stworzeniami dochodziło również w XX wieku. Oto kilka przykładów. Nigdy nie stwierdzono, czy to młody, czy dojrzały osobnik. A co, jak to tylko małe dziecko olbrzymiego stwora? Oto olbrzymie węże w dopływach Amazonki. Można pobudzić wyobraźnię i wyobrazić sobie, co może kryć się pod powierzchnią wody.